Z nami jest już kolejny gość, Daniel Echaust, dziennikarz i założyciel portal warszawski kom.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. A to oznacza, że przenosimy się do Warszawy. Nie tak dawno rozszerzona została strefa płatnego parkowania na kolejne dzielnice i części tych dzielnic. Chodzi o Żoliborz i Ochotę, ale są pomysły na to, aby parkometry stanęły także na Saskiej Kępie, Mokotowie i dużo, dużo dalej. Trwają konsultacje a propos możliwości rozszerzenia strefy płatnego parkowania na całą Warszawę. Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo największymi emisariuszami tego rozwiązania i propagatorami tego rozwiązania jest organizacja, która od 4 lat nie jest w stanie opublikować swojego sprawozdania finansowego. Czyli chodzi o Stowarzyszenie działa. Miasto jest chodzi nasze. Chodzi o Stowarzyszenie Miasto jest nasze, tak, około 200 osób, jest ich w całej Warszawie około 200 osób, mają świetnie oczywiście PR i social media opanowane. I to jest praktycznie pomysł, który oni wprowadzają sukcesywnie razem z Zarządem Dróg Miejskich i z Gazetą Wyborczą, dlatego że to jest taka czapa, można powiedzieć, czyli pracownicy ZDM albo pracowali w Gazecie Wyborczej, albo będą pracować na przykład. Miasto jest nasze, jest oczywiście bardzo mocno też związane jak najbardziej z Gazetą Wyborczą poprzez też oczywiście osoby, które piszą. W związku z tym mamy tutaj 3 podmioty, czyli mamy Gazetę Wyborczą i pewnego redaktora, który mówi o kierowcach samochodów, mówi blachosmrodziarz i tak dalej. To też jest takie wprowadzenie nowomowy, strasznej, przerażającej, marksistowskiej, która deprecjonuje ludzi. Mamy Zarząd Dróg Miejskich, czyli mamy pana Pinkosa, Dybalskiego i innych pracowników, którzy pracowali w Gazecie Wyborczej. Mamy Miasto jest nasze, które sięga, czyli jakieś powiedzmy promi, tam jest, wyliczyliśmy, to jest 0,002 w ogóle osób, sięga do kieszeni prawie 1,2 miliona osób w Warszawie. No, przyznam szczerze, że niebywała jest nawet nie bezczelność, tylko niebywała jest chęć narzucania jakby tej potwornej koncepcji, dlatego że to nie jest tak, że strefa płatnego parkowania jest zła, tylko problem polega na tym, że miasto ewidentnie realizuje agendę, która ma na celu wyrugowanie samochodów i ruchu, normalnego, cywilizowanego ruchu z miasta. Takie rzeczy dzieją się, przepraszam, że widzę słowo, takie rzeczy dzieją się też na zachodzie Europy, w niektórych miastach nawet już centra powoli są zamykane dla ruchu samochodowego, ale ten nowy ład parkingowy, jak pan pisze na portalu warszawskim kom.pl, z tego co rozumiem, to są zawsze wnioski Stowarzyszenia Miasta jest Nasze i aktywistów miejskich, które potem są realizowane przez ratusz. Tak, one są realizowane przez ratusz. To jest oczywiście taka względna umowa pomiędzy nimi, na przykład bardzo oczywiście jak na dłoni widać tę współpracę, tę relację pomiędzy nimi. Na przykład jest na przykład inwestycja bardzo mocno podejrzana Moxo House przy Alejach Niepodległości, czy na przykład Dolinka Służewiecka. Tam aktywistów oczywiście nie zobaczymy i nie będą oczywiście stawać w obronie interesów zwykłych Kowalskich, takich jak pan, jak ja, dlatego że no nie mogą wchodzić jakby też, tutaj nie mogą wchodzić jakby w taką negatywną relację z ratuszem. Tak, to są oczywiście wszystko pomysły Europy, która jak wiemy już dawno przestała być krajem kapitalizmu, czyli takiej przede wszystkim Zachód już przestał, porzucił niestety dawno myśl pięknej wolności obywatelskiej. Ta cudowna myśl twórców zresztą angielskiej szkoły wolności obywatelskiej została już dawno zatracona. Europa jest całkowicie cała i szlewacka w 100%, ale to jest oczywiście wszystko odgórna robota, prawda? Unii Europejskiej, która chce narzucać tego typu paradygmaty, czy tutaj opłaconych, powiedzmy sobie wprost, opłaconych po prostu ludzi, którzy realizują tę wizję. No bo przecież wystarczy wejść w internet i będziemy widzieć, że miasto jest nasze, jest częścią, że tak powiem, otwartego tego społeczeństwa, otwartego, obywatelskiego, prawda, Fundacji Batorego czy Sorosza. Tak więc to nie są jakieś rzeczy niewidoczne czy
czy to nie jest jakaś teoria spiskowa, tylko takie są fakty, wszystko to można znaleźć w internecie. W fakty też są takie, że te propozycje Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze są później po latach albo miesiącach wdrażane przez miasto, a są kolejne propozycje, jeżeli chodzi o nowy ład parkingowy. Jedną z tych propozycji jest rozszerzenie stref, drugą tak zwane urealnienie kosztów parkowania, czyli podwyżkę. Dziś stawiając w centrum ścisłym na kilka godzin samochód, musimy się liczyć z opłatą kilkudziesięciu złotych, a jak ma być w przyszłości? No, w przyszłości plan jest taki, że w tej chwili zwężane są w planach kwestia chociażby całkowitego spowolnienia ruchu na moście Poniatowskiego, który oparty jest na propagandowym kłamstwie Miasto Jest Nasze, Gazety Wyborczej ZDM-u, gdzie zrzucono winę na kierowców. To jest ewidentne kłamstwo. To są w ogóle, musimy w końcu zacząć głośno, jasno mówić, że są ludzie, którzy kochają prawdę, a są ludzie, którzy kochają kłamstwo. I kłamstwo ci ludzie kochają notorycznie, oni się tym karmią. No taką mają naturę, taki defekt po prostu osobowy. Przypadek mostu Poniatowskiego jest bardzo jasnym i klarownym przykładem, dlatego że tam dokładnie doszło do wypadku z winy rowerzystki, niestety biednej rowerzystki, która zginęła, i zrzucono całą winę na kierowcę samochodowego. Tam było chyba w ciągu paru lat kilkanaście wypadków, które się będą zdarzały, dlatego że to szaleństwo rowerowe w Warszawie jest nienormalne, to jest bez żadnych ograniczeń. Czy to była ta zeszłoroczna sprawa rowerzystki, która jechała dwa lata temu, która się przewróciła pod samochód? Jeżeli dobrze pamiętam. No straszny wypadek. No, młoda dziewczyna wyjechała i zginęła na miejscu. I oczywiście ZDM, Gazeta Wyborcza i cały aktyw zrzeszający tak zwanych specjalistów, bo tutaj już się nawet ich nazywa specjalistów do spraw infrastruktury, no stwierdzili, że to wina samochodu. W związku z tym na moście zabytkowym, czy na Poniatowskim moście zabytkowym wprowadza się w tej chwili radary po to, aby oczywiście ograniczyć ten ruch. Później będzie ograniczanie, oczywiście już jest koncepcja, żeby ograniczyć. Poza tym jest bardzo śmieszne, jeśli chodzi o Poniatowszczak, to jest tak, że rowerzyści, którzy chcą być bezpieczni przy łamaniu prawa, przejeżdżają tak naprawdę przez jazd na Wisłostradę po stronie północy, łamiąc prawo, ale oczywiście tego nikt nie widzi. Kolejnym pomysłem będzie zwężanie ulic do jednego pasa. To już się akurat dzieje. Zwężanie, wydzielanie ścieżek na ścieżkach tradycyjnych samochodów, czyli nie mamy już dwóch, trzech pasów, tylko mamy na przykład dwa zamiast trzech, za to obok jeszcze ścieżka rowerowa na jezdni. Nie, no mamy jakieś kompletne szaleństwo, powrót w ogóle do jakichś w ogóle atawistycznych zachowań, jakichś przedziwnych. Naprawdę rower nigdy nie był, raczej z roweru zrobiono, to jest nieprawdopodobne. Zresztą ten tak zwany aktyw przejmuje w tej chwili nasz język, że to my mamy bożków, a jest dokładnie odwrotnie. Był normalny świat. Świat składa się z pewnych zespołów. Jest człowiek, jest świat, jest ekosystem, jest wszystko współdziała ze sobą. I nagle zjawia się aktywista, który równuje dotychczas zbudowany normalny świat. I nagle twierdzi, że samochód jest B, że samochód niszczy. Już w tej chwili wiemy o tym, że te zmiany klimatyczne to też kolejna wielka polityczna ściema, w którą niestety wchodzi nasz polski rząd również. To jest pańska opinia, tak? Ale tak, co z tym aktywem? Tak, natomiast no chodzi o to, że z roweru tutaj zrobiono oczywiście jakiś taki bążek pewnego rodzaju, czyli symbol rzekomej wolności. A wczoraj na przykład były straszne wypadki w Warszawie. Trzech rowerzystów miało wypadek bez udziału kierowców. Tak więc to też są takie bardzo ważne. W każdym razie dotycząc, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, niech ona będzie normalna i tak dalej, tylko niech miasto miał być parking na Polonie, czyli tutaj pod Placem Powstańców. Rafał Trzaskowski mówił chyba o 12 czy 13 dużych parkingach wielkomiejskich, z których mogliby korzystać kierowcy. W tej chwili to nie jest realizowane i po prostu najgorsze jest to, że my wszyscy, czyli 1,200,000 kierowców, no ja akurat kierowcą nie jestem, tylko ja dlatego tak głośno przeciwko temu występuję, bo ja nie jestem przyzwyczajony, żeby ktoś decydował o moich pieniądzach i o moim życiu. Jakby nie zgadzam się na wchodzenie tak głęboką inwigilację moich pieniędzy, mojego życia prywatnego i zmiany stylu mojego życia, bo to ja świadomie o tym decyduję, bo jestem dorosłym, poważnym i w miarę mądrym facetem. Natomiast chodzi o tę taką gremialną ekspansję tych chorych
nowych pomysłów i narzucania przez, tak jak powiedziałem, no niecały jakiś znikomy promil osób, które mają pewnego rodzaju fobię do zmiany życia większości. No naprawdę to jest nieakceptowalne. My się nie możemy jako warszawiacy na to godzić, dlatego że najpierw teraz się sięga po nasze samochody, a już w tej chwili zaczyna się mówić bardzo głośno, oczywiście już jest nowy pomysł, Jan Mencel zresztą powiedział, żeby w ogóle odbierać samochody, prawda? To tu postawmy trzy kropki, ale wróćmy jeszcze do tego, co pan napisał o Miasto jest Nasze, stowarzyszenie, które wynajmuje na preferencyjnych warunkach od miasta stołecznego Warszawy lokal, w którym się mieści siedziba. Stowarzyszenie, które, jak pan pisze i sprawdziłem rzeczywiście, ostatnie sprawozdanie finansowe jest za rok 2016. Minęły lata 4. No w tej chwili mija w tej chwili piąty rok, ale to nie oni jedni. Oczywiście jest jeszcze stowarzyszenie praskie, stowarzyszenie, które też za 300 tysięcy otrzymuje lokal, gdzie w tym samym czasie, chyba tutaj nawet rozmawialiśmy, prawda, gdzie zaatakowali media narodowe, które na Ząbkowskiej wynajmują bardzo skromne 40-metrowe mieszkanie. No to samo jest właśnie kwestia Miasto jest Nasze, które od 5 lat już, jak widać, nie publikują sprawozdania. A na ulicy Bodłena mają, na preferencyjnych warunkach otrzymują lokal od miasta. No, to nie jest nieuczciwość, to jest granda po prostu najzwyczajniej w świecie. My jako mieszkańcy, ja jako dziennikarz, ale i warszawianista i osoba zaangażowana w to miasto, ja się po prostu na to nie godzę, dlatego że ludzie są oszukiwani. Ludzie są oszukiwani i to tak jawnie oszukiwani, bo oczywiście w imię jakiegoś ładu i tak dalej, wmawiania, czyli to jest niesamowite, że ci ludzie mówią nam o pryncypiach, o zasadach, a de facto nie płacą, oszukują, bo to jest po prostu zwykłe oszustwo najzwyczajniej w świecie. Tą sprawą już się w tej chwili powinno zainteresować jakiś urząd. Dlaczego przez 5 lat organizacja działająca, jakby tutaj chcąca być autorytetem w jakichkolwiek sprawach, no nie jest w stanie złożyć sprawozdania finansowego. I to pytanie postaramy się zadać zarówno prezesowi Miasto jest Nasze, jak i wiceprezydent Warszawy, który zajmuje się wynajmowaniem tego typu lokali. Daniel Lechaust, dziennikarz portalwarszawski.com.pl, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Niestety musimy już kończyć. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję. Miłego dnia.